czas na wspólną modlitwę, godzinkami ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wszystkie witaminy, składniki odżywcze, bo my się mamy odżywiać, nie tylko jeść, odżywić nasz organizm i jesteśmy dłużej syci niż po zjedzeniu po prostu białych kajzerek, które są tańsze. Wspomniała Pani o etykietach. Jak Pani ocenia wprowadzone przez Unię Europejską etykietowanie, przepisy dotyczące umieszczania szczegółowych informacji na etykietach produktów? Tak, to jest bardzo ważne. Już faktycznie od grudnia będzie obowiązek tej wartości odżywczej na etykietach. To jest bardzo dobre, natomiast myślę, że powinna być jeszcze druga strona medalu, a mianowicie wytłumaczenie naszemu społeczeństwu, jak rozumieć te tabelki, które będą na opakowaniach, które już w większości są, że na przykład norma na tłuszcz, dzienne spożycie to jest około 70 gramów, tak na 2000 kilokalorii, ale zwykły człowiek nie wie w ogóle, o co chodzi. Nie każdy pójdzie do dietetyka i będzie miał wyliczone zawartość białka, tłuszczu, węglowodanów w gramach, żeby sobie mógł dobierać te wartości. Także edukacja w tym zakresie też powinna być. A co oprócz edukacji? Są pomysły na to, żeby na przykład układać słodkie produkty, czy na przykład wysoko przetworzone dodatkowymi podatkami, żeby zakazywać sprzedaży takich produktów na przykład w szkołach, to już właściwie się dzieje, ale także w pewnej odległości od szkół, także to się pojawia i w państwach członkowskich Unii Europejskiej i na poziomie europejskim. To nie tylko edukacja, ale też zakazy, nakazy, dodatkowe koszty. Myślę, że każda forma dążenia do tego, żeby nasze społeczeństwo w końcu przyjrzało na oczy i po prostu myślało to, co ma na talerzu, jest dobra. Czyli... Ale czy na przykład zakazy i nakazy nie wywołają trochę takiej przekornej reakcji? No co mi tu będą? Myślę, że te zakazy mogą być, tylko że musi być jakiś okres przejściowy, tak jak było w sklepikach szkolnych. No niestety to było wprowadzone w sierpniu, że od września już jest zmiana asortymentu sklepików szkolnych. Nie było tego etapu przejściowego. Także wszędzie powinniśmy jakby trochę społeczeństwo przyzwyczajać powolutku i dopiero później ewentualnie zakazywać. Jakie są konsekwencje bycia otyłym wśród dzieci, ale też i wśród dorosłych? Otyłość to jest choroba. Trzeba od tego zacząć. To nie jest tylko defekt estetyczny. To jest choroba, która niesie ze sobą rozwój wielu innych problemów zdrowotnych. Przynajmniej chorób układu krążenia, cukrzycy, niektórych nowotworów, zaburzenia depresyjne, zaburzenia wchłaniania, chore kości, stawy. No można wyliczać i wyliczać. Przecież to, co jemy, to buduje nasz organizm. Także wiele dzieci też już ma problemy na przykład z cukrzycą typu drugiego, a kiedyś ta cukrzyca dotyczyła tylko osób, no, szczególnie mężczyzn po 40 roku życia i ona wynika z otyłości, a teraz 3/4 cukrzycy u dzieci to jest cukrzyca typu drugiego. Ale są też konsekwencje
sytuację w postaci wykluczenia społecznego. A to też jest kolejny problem, bo właśnie prowadząc zajęcia z dziećmi też widzę, że mówimy, pytam się, dlaczego nie można jeść dużo słodyczy, no to dzieci wiedzą, że będziemy grubi, no ale i Sławek czy Wojtek, no on właśnie jest gruby. Także to jest wskazywanie palcami u małych dzieci ewidentne. Myślę, że nie też u małych, prawda? Wśród nastolatków jest to bardzo też, duży problem. I nawet widzimy, że dzieci małe jeszcze łatwiej jest edukować, natomiast wśród młodzieży to już jest duża blokada. Mówi Pani, otyłość to choroba. Pojawiają się w Unii Europejskiej też takie pomysły, żeby uznać otyłość za niepełnosprawność nawet. No myślę, że tutaj to już trochę byłoby przesadą, bo z tej choroby można wyjść. W każdym momencie? Na każdym jej etapie? Myślę, że tak, bo nawet jeżeli jest to otyłość znaczna, to wtedy, jeżeli już dieta i aktywność fizyczna nie pomagają, to wtedy wchodzą operacje bariatryczne i w ten sposób ludzie też chudną. Zdarzają się przypadki dyskryminacji na rynku pracy ze względu na otyłość w Europie? Tak, zdecydowanie, chociaż widzę już ten trend taki malejący, bo nawet mogę powiedzieć, że moja koleżanka, która jest dietetykiem i która sama walczy z tymi nadmiernymi kilogramami, od wielu lat nie mogła znaleźć pracy, a w końcu jako znalazła dietetyk? Jako dietetyk, tak, i szefowa jej powiedziała, że to też zwalczymy i będzie dobrze, także trochę się zmienia. Jeśli mowa o różnego rodzaju zakazach i nakazach, to na ubiegłotygodniowej sesji Parlamentu Europejskiego pojawiła się też taka rezolucja wzywająca do tego, żeby nałożyć prawne limity na zawartość przemysłowo produkowanych izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności, czyli właśnie tych kwasów trans, o których się mówi ostatnio, że one są też jednym z powodów tego, żeby i otyłość się pojawia, ale też i wiele innych problemów zdrowotnych. Tak, to jest problem? O tych kwasach jeszcze się mówi dosyć mało, bo też nie ma obowiązku oznaczania ich na etykietach. Niestety i tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, ile ich możemy zjeść. To powinno być poniżej 1% wartości energetycznej naszej codziennej diety. Natomiast te kwasy tłuszczowe trans znajdują się przede wszystkim w twardych margarynach, z czego zrobione są ciasteczka wszelkiego rodzaju, drożdżówki. Jeśli odwrócimy etykietę i zobaczymy olej roślinny w składzie, to najczęściej to jest właśnie tego typu olej, prawda? Musimy zobaczyć, że jest utwardzany olej, zazwyczaj palmowy. To wtedy są kwasy tłuszczowe trans. Ale jeżeli nie jest utwardzany, to nie. A w jaki sposób działają te kwasy tłuszczowe trans negatywnie? No to, jak Pani mówi, mało się o tym jeszcze mówi, więc rozumiem, że badania jeszcze wciąż do pewnego stopnia trwają. Tak, no ale przede wszystkim powodują zaburzenia lipidowe, podwyższenie cholesterolu, podwyższenie trójglicerydów, a tutaj dodatkowo, jeżeli palimy, stresujemy się, stosujemy, nie wiem, duże ilości kawy, no wiele czynników można tutaj do tego dołączyć, no to mamy duże ryzyko udaru, zawału serca, no i oczywiście są odpowiedzialne te kwasy też za niektóre nowotwory. Czy to jest tak, że tylko dietą można utrzymać wagę? Wystarczy, że po prostu mamy dobrą, rozsądną dietę? Czy to jest jednak za mało? Oczywiście, że to jest za mało. Żeby schudnąć, musi być kompleksowa tutaj opieka. Przede wszystkim no, my tworzymy też w instytucie takie programy. To jest program szwajcarski, gdzie jest pod opieką pacjent lekarza, bo to też jest bardzo istotne. Dietetyka, rehabilitanta i psychologa. Czyli te wszystkie obszary muszą być brane pod uwagę. Nie wystarczy tylko zdrowo się odżywiać, a nie uprawiać sportu, bo wtedy redukujemy tkankę mięśniową, a nie tłuszczową. I bardzo szybko może być efekt jojo. Natomiast też nie może być tak, że tylko ćwiczymy, a nie zwracamy uwagi na dietę, bo panie, które chodzą na fitness wieczorami, spalą 300-400 kalorii, a wrócą i najedzą się 500 kalorii i tak są na plusie, więc no, trzeba całościowo patrzeć na wszystko. Jak by Pani pomogła rodzicom, których dzieci są otyłe? Co dzieci mają? W jaki sposób prowadzić dziecko? Ja wiem, że to nie jest łatwe. To jest naprawdę bardzo ciężka sprawa, szczególnie jeżeli dziecko nie lubi jeść warzyw, a to jest niestety coraz częstsze. Przede wszystkim próbować dziecku podawać produkty w różnej formie. Nie tak, że wiemy, że dziecko nie zje brokułów, to już nigdy w życiu ich nie podamy. Nie, przynajmniej do 10 razy starajmy się podać dany produkt. Przede wszystkim rozmowa z dzieckiem na ten temat, dlaczego ono musi zjeść
zadbać o to zdrowe żywienie. Nie to, że jest, mówi dziecku, że jesteś gruby i musisz schudnąć, tylko raczej budować w nim motywację. Na pewno wspólne zakupy, wspólne przygotowywanie posiłków, wspólne jedzenie tych posiłków, wspólne może sadzenie warzyw, owoców na własnym ogródku albo na parabecie. Po prostu jakby wiele różnych czynników tutaj trzeba włączyć i zainteresować się tym dzieckiem. No i trzeba uruchomić całą rodzinę, no bo co z tego, że jeśli my będziemy się starali odżywiać dzieci zdrowo, kiedy przyjdzie babcia, przyjdzie ciocia, a z babcią i ciocią przyjdą żelki, ciasteczka, napoje gazowane. Dokładnie, jakby tutaj, tak jak powiedziałam na początku, każdy musi wziąć odpowiedzialność za tą otyłość, również i otyłość dziecka, żeby rodzice jedli to, co dziecko, żeby dziadkowie nie przynosili niezdrowych rzeczy. A przy takiej zdrowej diecie ważniejsze jest to, co jeść, czy to, czego nie jeść? Czyli tak naprawdę dodajemy, czy eliminujemy? Raczej bym powiedziała, chociaż pół na pół. Ja zawsze staram się pacjentom mówić na początku, co mogą jeść, żeby ich nie wystraszyć. Czyli faktycznie te warzywa no limit zawsze. Także wszyscy już są szczęśliwi, że można się najeść warzywami. Ale bez sosu, tak? Bo tutaj ktoś mi tak, mówi, niesmażone, tak. Sos, bez żadnej bułki tartej, prawda? Z dużą ilością oleju. Tak się dzieje niestety. Także najpierw mówienie, co można, a później eliminacja poszczególnych produktów i to stopniowo. Które produkty są szczególnie niebezpieczne, bo uzależniają? Przede wszystkim produkty, które zawierają dosyć dużo cukru, czyli napoje gazowane, wszelkiego rodzaju desery mleczne, czekoladowe z różnymi kulkami śmiesznymi, cukiereczkami. No tego jest pełno na rynku. Wejdźmy do sklepu i naprawdę cała lodówka jest do wyboru. Różnych smaków, o smaku takiego batona, o takiego jogurty są, także to jest bardzo niebezpieczne. Oczywiście słodycze, co jeszcze? Przetworzone produkty zbożowe, czyli wszelkiego rodzaju właśnie płatki, drożdżówki, krosanty i tak dalej. Mięso smażone, szczególnie czerwone. Dlaczego są to uzależniające produkty? Bo tam jest sól, cukier i tłuszcz, a te produkty uzależniają. Ale jednocześnie one, co tu dużo mówić, są nośnikami smaku. Oczywiście, że tak. Wszystko jest dla ludzi w odpowiednich ilościach, więc jeżeli na co dzień odżywiamy się zdrowo, mamy zdrową wątrobę, nerki, wszystko jest jakby czyszczone na bieżąco w naszym organizmie. To raz na jakiś czas możemy sobie pozwolić na tego steka z kolorowym napojem. Oczywiście, że tak. Wszystko jest dla ludzi, tylko żeby to robić sporadycznie, a nie na co dzień. Bardzo dziękujemy za tę praktyczną opowieść. Gościem Polskiego Radia 24 była Hanna Stolińska-Fiodorowicz, dietetyk kliniczny z Instytutu Żywności i Żywienia. Euronet Plus w Polskim Radiu 24. Milano. Zagreb. Sofia. Madryt. Lepiej zrozumieć Europę. Panorama europejska. W Polskim Radiu 24 przed mikrofonem Katarzyna Kornet i Michał Strzałkowski. Teraz porozmawiamy o miejscu na mapie świata, które wydaje nam się odległe, ale nic bardziej mylnego, bo to, co dzieje się w Afryce, coraz bardziej nas tutaj w Europie dotyczy. Afryka nabiera na znaczeniu i staje się coraz bardziej częścią wewnątrzunijnych planów. W studiu Polskiego Radia 24 goście Grzegorz Gruca, Grupa Zagranica. Dobry wieczór Państwu. Oraz Damian Wnukowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Jakie są obecnie priorytety, interesy Unii Europejskiej w Afryce? Otóż Komisja Europejska zawsze, właściwie napisane jest to również w traktacie lizbońskim, że w ramach współpracy rozwojowej będzie dążyła do tego, ażeby eliminować ubóstwo w Afryce i właściwie to jest główny cel w kontekście współpracy rozwojowej, czyli żeby projekty czy działania czy też inwestycje prowadzone w Afryce miały ten efekt pozwalający likwidować ubóstwo na tym olbrzymim kontynencie, z kontynencie z olbrzymim potencjałem, ale jednocześnie bardzo ubogim.
Czy Afryka dziś to jest tylko miejsce, w którym trzeba współpracować rozwojowo, czy jest też szansa na to, żeby taką prowadzić współpracę nie tylko pomagającą Afryce, ale też taką no, po prostu biznesową? Jak najbardziej tak. Znaczy Afryka jest bardzo zróżnicowanym kontynentem. Właściwie nie ma jednej Afryki. To jest zbiór nawet już nie tylko tych 50 kilku krajów, ale nawet wewnątrz tych krajów jest bardzo duże zróżnicowanie etniczne, rozwoju społeczno-gospodarczego, ale są ogromne szanse na to, żeby prowadzić tam biznes, prowadzić tam działalność gospodarczą, co też wpisuje się w to, żeby pomagać samym Afrykańczykom, to znaczy, żeby tworzyć miejsca pracy, żeby tworzyć dobrobyt, także przez powiedzmy poprawę warunków życia, także stabilizować sytuację wewnątrz tych krajów, co też pomaga im w rozwoju. Tak więc to jest kontynent, który rzeczywiście stwarza ogromne szanse rozwojowe. Przewiduje się, że w najbliższych 5 latach to będzie drugi region najszybciej rozwijający się na świecie z wzrostem PKB powyżej 4%, czyli mocno powyżej średniej światowej, która w tym roku to będzie około 2,4%. Więc rzeczywiście są tam możliwości rozwoju biznesu w bardzo wielu dziedzinach. No i to będzie też wspierało gospodarki afrykańskie, chociaż oczywiście są też takie skazy na tych możliwościach, bo też oskarża się na przykład firmy działające w Afryce o to, że chociażby wyprowadzają zyski do rajów podatkowych, przez co te kraje ubożeją. Więc to nie jest też takie proste równanie, że zaczynamy tam biznes i też od razu warunki życia się poprawią. Więc tutaj też taka świadomość tego, że zarówno dla firm spoza Afryki, jak i dla samych Afrykańczyków musi dawać to korzyść. To jest tutaj w tym momencie niezbędne, żeby też Afryka się rozwijała stabilnie i w sposób zrównoważony. Ale nie będzie tego biznesu bez najpierw pomocy rozwojowej, bez tego, żeby Europa wsparła Afrykę. No, to już nie chodzi o pomoc taką humanitarną, choć też często, ale już jakby o takie stymulowanie tak naprawdę rozwoju Afryki. Myślę, że będzie, dlatego że sam rynek jest tej wielkości, że wielu inwestorów będzie dążyło do tego, żeby inwestować w Afryce. To, na co zwracają zarówno agendy Unii Europejskiej, jak i organizacje pozarządowe uwagę, to jest to, tak jak kolega tutaj mówił, żeby te inwestycje były z poszanowaniem takich podstawowych praw pracowniczych, w trosce też o zasoby naturalne, żeby one były jakby wykorzystywane bez uszczerbku na lokalnej ekologii. Bo do tej pory no niestety te inwestycje świata zachodniego powodowały olbrzymie zniszczenia, powodowały ubożenie. Przykładem na przykład jest Zambia, prawda? Kraj, który ma dużo miedzi, jest jednym z krajów najwięcej miedzi posiadających. No, to jest takie monokultury w ogóle w Afryce. Ale niekoniecznie na tym robiącym interes. Jakby zyski z tego rzeczywiście to albo są wyprowadzane do krajów trzecich, albo ludzie pracują za głodowe stawki. Także istotne jest to, żeby ten biznes, mam nadzieję również z Polski, przychodzący do Afryki był właśnie taki zrównoważony i podlegał tym prawom dobrego zarządzania. Jak panowie patrzą na umowę o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a 5 krajami Afryki Południowej? Ta umowa weszła w życie w październiku. Znaczy jest to w ogóle część strategii Unii Europejskiej wobec Afryki, ale także dwóch innych regionów, czyli Karaibów i Pacyfiku, czyli taka grupa AKP, i to jest całość strategii Unii Europejskiej w tym komponencie gospodarczym opiera się właśnie na tych umowach ekonomicznych. W Afryce taka umowa została podpisana chociażby z grupą ECOWAS z Afryki Zachodniej, także negocjowana jest z grupą państw Afryki Środkowej i tej południowo-wschodniej, więc jakby na regiony jest podzielona Afryka Subsaharyjska i z nią są te umowy podpisywane. No i z perspektywy krajów afrykańskich jest to na pewno ważny element ich rozwoju gospodarczego, bo umożliwia jeszcze większej grupie produktów, które eksportują, dostęp do rynku unijnego bez żadnych ceł, bez żadnych barier, przez co wiele z tych krajów, to czym było tutaj wspomniane, że niektóre to są monokultury surowcowe, to mogą być właśnie czy surowce naturalne, ale też surowce rolnicze chociażby, więc to są kraje, które dzięki temu dostępowi do Unii Europejskiej, tutaj grupa z krajów z Afryki Południowej też mocno eksportuje płody rolne do Europy, to na pewno będzie dla nich istotny czynnik tego, żeby rozwijać swoje gospodarki. Polskie Radio 24. Powtórka programu.
Radio 24. Większość z nas rezygnuje z podróżowania, bo obawia się niebezpieczeństw i wysokich kosztów. A wystarczy wstać z kanapy. Podróże 24. Świat po ludzku. W tej audycji dowiedziemy, że aby podróżować nie trzeba mieć dużych pieniędzy, a wystarczy mieć marzenia. Pokażemy świat po ludzku. Różnorodny, otwarty i przyjazny. Zapraszam w sobotę o 23.10. Paulina Kozioł. Autopromocja. Pół do szóstej. Informacje dnia w skrócie. Paulina Łukawska, zapraszam. Antoni Macierewicz wyraził zdziwienie skierowanym do niego listem ministrów obrony Francji i Niemiec, zawierającym krytykę zakończenia negocjacji w sprawie zakupu Caracali. Szef polskiego resortu obrony mówił w TVP Info, że decydujące znaczenie w takich sytuacjach ma offset i ministrowie to wiedzą. Dla mnie jest to wielkie, wielkie zaskoczenie, dlatego że przecież ministrowie obrony wszystkich państw, które prowadzą jakiekolwiek negocjacje z Polską, wiedzą, że warunkiem każdego kontraktu zbrojeniowego z Polską jest offset. Tutaj Francja nie była w stanie przedstawić panu premierowi Morawieckiemu satysfakcjonujących ofert offsetowych. Francuska agencja AFP podała, że list do Antoniego Macierewicza ministrowie obrony Francji i Niemiec wysłali pod koniec października. Zakończenie przez Polskę negocjacji w sprawie zakupu wielozadaniowych śmigłowców wojskowych od Airbusa nazwali dużym krokiem w tył dla trójstronnego partnerstwa i obrony europejskiej. Domagają się rzetelnego informowania o zanieczyszczeniu powietrza. Petycja alarmu smogowego podpisana przez ponad 10 tysięcy osób trafiła do Ministerstwa Ochrony Środowiska. Jej autorzy domagają się wprowadzenia alarmów smogowych przy wystąpieniu takich samych stężeń szkodliwych pyłów zawieszonych jak w innych państwach europejskich. Obywatele Węgier, Czech czy Francji ostrzegani są przed zagrożeniem po tym, jak stężenia pyłu PM10 przekroczy 100 mikrogramów na metr sześcienny, mówi Anna Dworakowska z alarmu smogowego. Obecnie mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją, kiedy na przykład słyszymy, że jest wielki smog w Paryżu, tymczasem na przykład w Krakowie, czy w Łodzi, czy w Rybniku jest dużo większe zanieczyszczenie powietrza i nikt o tym nie mówi. Dlaczego? Bo my mówimy o smogu dopiero wtedy, kiedy jest 200 czy 300 mikrogramów, a więc kilkukrotnie gorzej niż w Paryżu. Według danych WHO każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza w Polsce umiera 45 tysięcy osób. Państwo Islamskie wzięło na siebie odpowiedzialność za piątkowy wybuch samochodu pułapki w Diyarbakirze na południowym wschodzie Turcji, zamieszkanym głównie przez Kurdów, w którym zginęło 8 osób, a ponad 100 odniosło rany. Informacje te podała agencja AMAK. Jest ona agencją prasową blisko powiązaną z Państwem Islamskim. Bezpośrednio po zamachu turecki premier Binali Yildirim oskarżył o jego przeprowadzenie bojowników kurdyjskich. Informacja o wzięciu odpowiedzialności za atak w Diyarbakirze przez Państwo Islamskie podważa wersję przedstawioną przez szefa tureckiego rządu. Do eksplozji doszło po aresztowaniu w nocy liderów i deputowanych partii prokurdyjskiej w pobliżu posterunku policji, dokąd przewieziono zatrzymanych deputowanych. Eksplozja była na tyle silna, że słychać ją było w całym mieście. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33,5 minuty po piątej wracamy do panoramy europejskiej. Michał Strzałkowski, Katarzyna Kornet i ich goście. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Jak czytamy w opisie tej umowy, znoszę na cła i zapewniam bezkontyngentowy dostęp do rynków Unii Europejskiej. A jak, na jakiej zasadzie Unia Europejska będzie obecna gospodarczo w Afryce? Czy zaleje kontynent afrykański swoimi produktami? Tutaj akurat jeżeli chodzi o tę umowę, o umowy gospodarcze z krajami Afryki, one są asymetryczne, to znaczy Unia Europejska ma mniejszy dostęp do rynków afrykańskich. Są okresy przejściowe na wiele produktów i chociażby w tej umowie właśnie z SADC jest możliwość zawieszenia importu niektórych dóbr, czyli takich wprowadzenia blokady, jeżeli to by szkodziło rozwojowi przemysłu czy innych gałęzi gospodarki w tych krajach, partnerskich, więc te umowy Unia Europejska to jest silna gospodarka. Tutaj ta symetryczność jest konieczna, żeby po prostu nie przytłoczyć Afryki. Coś tak, to znaczy to
ma rzeczywiście sprawić, że Afrykańczycy mają preferencyjne warunki, zresztą już wcześniej takie warunki były stwarzane, ale one są cały czas, właśnie ich zakres dostępu do rynku jest zwiększany, więc Afrykańczycy po to, żeby właśnie ich rodzime gospodarstwa, firmy rozwijały się, mają łatwiejszy dostęp do rynku unijnego, natomiast unijne firmy z kolei właśnie tak przez okresy przejściowe czy możliwości zawieszenia eksportu niektórych dóbr mają utrudniony dostęp do rynku afrykańskiego, co ma pozwolić tym rodzinnym firmom na rozkwit, czyli takim powiedzmy przemysłom czy gałęziom raczkującym, które muszą mieć czas, żeby się rozwinąć. Więc ta filozofia właśnie na tym się opiera, żeby dać tutaj większe szanse firmom z Afryki. No, co jest potrzebne, żeby nie tylko Europa zyskała na tym, ale także i Afryka na tych porozumieniach? A prawdą jest to, że w samych politykach wewnętrznych Unii Europejskiej dostrzegamy sporo braku takiej spójności i jest cały taki obszar, który mówi o uspólnieniu i koherencji w ramach tych polityk, bo z jednej strony mamy polityki otwierające właśnie te rynki afrykańskie, rynki europejskie na produkty afrykańskie, ale z drugiej strony mamy jednak taryfy celne, mamy też wewnętrzne dofinansowanie produkcji rolnej, subsydia i subwencje Unii Europejskiej. Także bardzo często jest to, to jest przykład cukru chociażby, tak, trzcinowego, że często przez subsydia unijne my zamykamy ten rynek, ponieważ my mamy tańszy produkt subsydiowany, a trudno jest się przebyć nawet z normalnym produktem w pełni odsłonnym i powiedzmy, czy jeżeli są zwolnione cła, to po prostu kosztującym więcej, bo jednak wyprodukowanie czasami kosztuje więcej. Poza tym rolnictwo afrykańskie jest jeszcze bardzo często zacofane w jakby sam koszt produkcji, mimo że bywa wyższy po prostu. Także to jest też wewnętrzna kwestia Unii Europejskiej, jak spowodować, żeby wszystkie te polityki razem nie były przeciwstawne i nie działały kontrproduktywnie. Te wszystkie umowy podpisywane są z rządami państw Afryki, także współpraca rozwojowa jest prowadzona wspólnie z organizacjami pozarządowymi także, ale także z rządami. Tutaj trochę kontrowersji związanych jest z tym tematem. Tak, znaczy rzeczywiście są takie, znaczy no, najlepszą drogą byłoby rzeczywiście docieranie bezpośrednio do tych społeczności z pomocą rozwojową czy humanitarną tych najbardziej zagrożonych bezpośredników. Natomiast rzeczywiście dużo krajów afrykańskich no, na tym opiera całą współpracę z darczyńcami zagranicznymi, a Unia jest jednym z największych darczyńców dla Afryki. Sama pomoc rozwojowa z Unii Europejskiej, 40% mniej więcej tej pomocy kierowane jest do Afryki, więc to są ogromne sumy pieniędzy, to są miliardy euro i tutaj też no, nie ma co ukrywać, że rządy krajów afrykańskich jakoś też na tym chcą zyskać. Znaczy no, nie jest żadną tajemnicą, że korupcja w kręgach władzy w wielu krajach afrykańskich jest mocno rozwinięta i to też dotyka tej pomocy zagranicznej. Duża część tych środków jest po prostu trafia do prywatnej kasy. Ale około 25%, jeśli chodzi o unijny budżet, to właśnie 1/4 unijnej pomocy przekazywana jest bezpośrednio rządom krajowym, tak aby mogły one realizować swoje zadania według priorytetów. To są inne priorytety niż priorytety Unii. Znaczy to jest tak, że też wsparcie bezpośrednio budżetowe ma rzeczywiście wesprzeć no, szeroko rozumiany rozwój kraju, więc część tych środków rzeczywiście idzie na działania związane czy z rozbudową infrastruktury, jakiejś powiedzmy sieci pomocy publicznej, służby zdrowia i tak dalej. To też jest tak, że Unia ma jakiś środek nacisku, czy może mieć środek nacisku na te kraje, szczególnie które dużą część swojego budżetu czerpią właśnie z pomocy rozwojowej. To są chociażby kraje Afryki Środkowej, te najbiedniejsze. Więc to jest taki element, który jeżeli bezpośrednio trafiają te sumy do budżetu, to może być właśnie wykorzystywane też jakby przy promowaniu wartości unijnych, chociaż z tym to też trzeba być bardzo ostrożnym, biorąc pod uwagę dużą wrażliwość krajów afrykańskich na chociażby historyczną z względów kolonizacyjnych, na właśnie takie pouczanie ze strony Unii Europejskiej. Natomiast rzeczywiście no, duża część zapewne tych środków jest marnotrawiona po prostu i podlega jest ofiarą korupcji i tu właśnie to, co wspominałem a propos rajów podatkowych, to nie tylko firmy odprowadzają te swoje zyski do rajów podatkowych, ale też nielegalnie zdobyte środki przez wysokich urzędników państwowych także tam są lokowane, więc to jest taki problem szerszy, także samych przepływów finansowych i tego, jak one są transparentne, bo to mogłoby
zapanowanie nad tym procederem mogłoby ukrócić i właśnie ten proceder w samych krajach afrykańskich. Te sześć państw, które mają już podpisaną umowę taką partnerską z Unią Europejską, to jest Botswana, to jest Lesoto, Mozambik, Namibia, Swazi i Republika Południowej Afryki, która już w 2000 roku podpisała pierwszą umowę, teraz ona będzie rozszerzona. To są rzeczywiście kraje, które są położone w tej najbardziej południowej części Afryki. Jednocześnie też najspokojniejszej, to trochę ułatwia układanie relacji z tymi krajami. Myślę, że tak, że z drugiej strony ta pomoc rozwojowa właśnie trafia w dużej mierze do tych krajów najsłabszych, tam gdzie właśnie takich jak Somalia, Sudan Południowy, czyli w miejscach, gdzie właściwie można powiedzieć, że w dużej mierze są to tak zwane kraje upadłe bądź nieistniejące z punktu widzenia właśnie funkcjonowania rządu, struktur państwowych. I na pewno tę współpracę gospodarczą łatwiej jest jakby układać sobie w krajach, gdzie istnieją struktury rządowe i jest z kim rozmawiać. Natomiast w Swazi nawet jest król i to król, który ma bardzo dużą władzę. Więc myślę, że to jest ten obszar, gdzie należy rzeczywiście tą rozwój ekonomiczny wspierać i stwarzać te preferencyjne zasady handlu. Natomiast nadal w tych krajach, gdzie brakuje tej infrastruktury społecznej, no trzeba wkładać ten nacisk na współpracę rozwojową. Ja tylko powiem, że w 2016 roku w ramach polskiej pomocy rozwojowej projektów finansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z 26 milionów złotych przeznaczonych na cały ten program, 9 milionów złotych alokowano w właśnie krajach afrykańskich. Nie powiedzieliśmy jeszcze, panowie, o tym, dlaczego tak bardzo Unii Europejskiej zależy na obecności, może na stabilizacji Afryki. Te priorytety się zmieniają wraz z latami. Teraz możemy mówić, że głównym priorytetem jest zażegnanie kryzysu migracyjnego. Czy Afryka była trochę takim zapomnianym kontynentem? To jeszcze na początku XXI wieku była taka słynna okładka Ekonomista, że jest to stracony kontynent, czy kontynent bez nadziei, czyli taki, który nie ma perspektyw, i wiemy, że to był kontynent targany konfliktami zbrojnymi, etnicznymi, chorobami, nie kojarzył się najlepiej. I rzeczywiście zapomniano trochę o Afryce, a tam te problemy wewnętrzne narastały. Pani wspomniała na początku audycji, że jest to kontynent dość odległy. Jeżeli popatrzeć geograficznie, to jest kilka kilometrów czy kilkanaście od wybrzeży Hiszpanii, kilkadziesiąt lub kilkaset od wybrzeży Malty, Sycylii, czyli Unii Europejskiej. I teraz widzimy, od zeszłego roku dotarło do Europejczyków, że problemy Afryki są też problemami Europy. Znaczy, oczywiście największa część migrantów docierających do Europy pochodziła z Bliskiego Wschodu, czy też z Azji Centralnej, natomiast coraz większa część uchodźców, w następnych latach podejrzewam, że ten udział będzie wzrastał, pochodzi z Afryki. I to dotyczy zarówno migrantów, no powiedzmy, ekonomicznych, czyli tych, którzy chcą znaleźć lepsze warunki życia dla siebie, dla swoich rodzin, ale także tych, którzy uciekają przed konfliktami zbrojnymi, przed prześladowaniami, przed represjami. W najbliższych latach będzie też narastał problem uchodźców klimatycznych, czyli chociażby tych osób, które z powodu braku dostępu do wody pitnej będą uciekały do krajów, do tych miejsc, gdzie będzie ona łatwiej dostępna i poziom życia będzie wyższy. Więc te problemy do nas docierają i zdajemy sobie wspólnie sprawę, że niedaleko nas jest kontynent, który i ponad miliard ludzi w tym momencie, a do 2050 roku ta ludność się podwoi, to będzie ponad 2 miliardy ludzi, którzy oczywiście, ich standard życia prawdopodobnie będzie rósł z biegiem lat i będzie rosła klasa średnia, natomiast te problemy, jeżeli nie zostaną, nie będą starały się także kraje europejskie pomóc rozwiązać problemów wewnętrznych, będą też rezonowały na Unię. I tutaj warto wspomnieć o planie, który Komisja Europejska przedstawiła w tym roku, czyli Europejski Plan Inwestycji Zewnętrznych. Na razie jest on dość skromny, jeżeli chodzi o finansowanie, bo zakłada się, że początkowo to wkład będzie około ponad 3 miliardy euro, razem z gwarancjami i wkładem innych państw to może 8, 40, nawet 80 miliardów euro na inwestycje, szeroko rozumiany rozwój Afryki, tak żeby ludzie mogli tam znajdować swoje miejsce do życia, lepsze warunki życia, żeby włączani byli w społeczeństwo, żeby tworzyć miejsca pracy i żeby ludzie zostawali w Afryce, a nie emigrowali, też narażając swoje życie do innych krajów, więc rozwój czy sieci wodociągowych, infrastruktury energetycznej, żeby mieć dostęp do energii, do wody pitnej,
To są wszystko inwestycje, które Unia chce się zaangażować. Myślę, że to jest krok w dobrą stronę, żeby mieć świadomość, że problemy Afryki także są problemami Unii Europejskiej. Ale czy Europa ma szansę na to, aby swoją obecność w Afryce skutecznie zwiększyć? No bo ten moment, kiedy Europa odpuściła sobie Afrykę, wykorzystały Chiny na przykład i bardzo mocno pojawiły się w Afryce. Mamy w wielu miastach afrykańskich, stolicach, nawet dzielnice chińskie, wielkie Chinatown, mnóstwo inwestycji infrastrukturalnych, instytuty Konfucjusza pootwierane w mnóstwie tych stolic. Tymczasem właśnie Europa sobie Afrykę odpuściła. No kiedyś, w XX wieku, poprzez kolonializm, Afryka rzeczywiście była domeną europejską. Teraz Azja jest tam bardzo obecna. No cóż, rzeczywistość nie znosi próżni. Jeżeli nie było tam dużych inwestycji i dużej obecności europejskiej, wykorzystały to Chiny. Natomiast na pewno... Chiny, które też nie pytają na przykład o demokrację czy prawa człowieka. Nie pytają o nic, generalnie rzecz biorąc. Mówią, co chcecie, to wam to wybudujemy, a potem będziecie spłacali kredyt albo dacie nam swoją ziemię. I albo będziemy zasoby. Sobie, i będziemy sobie ją uprawiali i w ten sposób będziemy jakby rozwiązywali problem braku tej ziemi w Chinach. I rzeczywiście Unia jakby stawia pytania, stawia gdzieś tam na standardy pewne sposobu dostarczania tej pomocy czy współpracy rozwojowej. I myślę, że to jest problem, z którym się na pewno Europa zetknie i my się jakby już stykamy z tym, że kraje mają wybór, tak? Znaczy kraje mogą współpracować z Unią Europejską albo korzystać z tanich kredytów chińskich. I z czego korzystają częściej? No, częściej korzystają z tego, co jest prostsze i z tych, przy których niezadawane są trudne pytania. A czasami warto wybudować stadion, na przykład, mimo że nie mają infrastruktury drogowej i innej, a ludzie będą widzieli, że ten stadion stoi i zdarzają się takie inwestycje. Jest szansa na to, żeby na takiej współpracy z Afryką skorzystały nie tylko te państwa unijne, które są państwami postkolonialnymi, no bo jeśli chodzi o obecność w Afryce, to z europejskich państw bez wątpienia Francja jest tym krajem, który najmocniej w Afryce chce być obecny, ale też Wielka Brytania, Portugalia, bo Mozambik czy Angola to są portugalskojęzyczne kraje, Belgia też kiedyś miała kolonię. Niemcy utracili, co prawda, po I wojnie światowej kolonię, no ale do dziś na przykład w Namibii jest duża niemiecka społeczność. Czy takie kraje jak Polska, Węgry, Litwa, Szwecja, Finlandia, czyli kraje, które do tej pory właściwie w Afryce były słabo obecne, mogą też skorzystać na tej współpracy? Jak najbardziej tak, ale tutaj są rzeczywiście dwie strony tego medalu. Z jednej strony te kraje, o których pan wspomniał, najbardziej obecnie w Afryce. Ale też obciążone tą przeszłością. Z jednej strony obciążone tą przeszłością, tak, i tak też postrzegane czasami przez miejscowych, jako właśnie byli kolonizatorzy, to jednak gdzieś tam tkwi jednak w głowach Afrykańczyków, ale z drugiej strony to jest atut w postaci znajomości tych rynków, znajomości warunków kształcenia części elit, na przykład we Francji czy Wielkiej Brytanii. No, tak, że nawet właśnie, że oni też mieli współudział w kształtowaniu tych krajów, tak, ich tradycji, ich całej, powiedzmy, kultury też biznesowej, więc znajomość kraju, znajomość zwyczajów biznesowych, tego jak się tam robi interesy, to jest na pewno atut, mimo tej zaszłości kolonialnej, krajów właśnie Europy Zachodniej, czyli Francji, Wielkiej Brytanii, tak jak pan wspomniał. Z drugiej strony nowe państwa, też członkowie Unii, którzy przystąpili później, czyli tak jak Polska chociażby, nie jesteśmy tym obciążeni, jesteśmy dobrze postrzegani przez wiele krajów. Nie ma właśnie tej złej konotacji z wykorzystywaniem krajów afrykańskich do własnych celów. Tutaj jeszcze tak może nadmienię do tego, co mówiono o Chinach. Chiny, też ich wizerunek trochę się zmienia w ostatnich latach. Znaczy rzeczywiście z perspektywy władz, Chińczycy są wygodni, bo nie pytają o prawa człowieka chociażby, czy o kwestie środowiskowe, ale ludzie dostrzegają, że to, co wykonują często chińskie firmy po niskich kosztach, ale z wykorzystaniem własnych pracowników, czyli miejscowe firmy nie zarabiają na tym zbyt wiele, jest to dość słabej jakości. Te drogi czy mosty po prostu szybko się psują, czy też degradacja środowiska jest ogromna w niektórych rejonach, więc to rzutuje też na wizerunek Chińczyków, więc możemy w tą niszę się wpasować, ale tu musi być bardzo dobrze przemyślana strategia w zależności od konkretnej branży i konkretnego kraju. I rzeczywiście no, to musi być długofalowa strategia wchodzenia na te rynki i też poruszania się w tym gąszczu różnych i przepisów i relacji osobistych w różnych krajach afrykańskich, mając też najlepiej solidnego partnera tam na miejscu. Więc to jest bardzo skomplikowany proces, natomiast możliwości zysków, marże osiągane na tym rynku na pewno będą zachęcały polskich przedsiębiorców. Jeszcze pytanie do pana Grzegorza dotyczące kosztów współpracy rozwojowej. Ile kosztuje europejskiego podatnika współpraca rozwojowa? Dziennie? Tak, to dziennie. Ja może powiem, ile procentowo
jest przeznaczane w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej z Polski. Mianowicie to jest 1,66 miliarda złotych, co stanowi około 1/10 naszego krajowego DNB. No i tu mamy wzrost około 0,2%. To jest do 240 milionów złotych. Przy czym wsparcie dwustronne to jest 370 milionów złotych, a współpraca wielostronna to jest 1,290 milionów złotych i to jest około 78%. No to ja mam prostsze wyliczenie, do którego dotarłam. 8 eurocentów. Tyle dziennie zarówno Polak, jak i innych Europejczyków kosztuje współpraca rozwojowa. Ja myślę, że to jest niska cena za to, żebyśmy stworzyli godne warunki życia dla kontynentu afrykańskiego. Bardzo dziękujemy panom za wizytę w studiu Polskiego Radia 24. Naszymi gośćmi byli Grzegorz Gruca z Grupy Zagranica, dziękuję bardzo, oraz Damian Wnukowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.